Nie no, zleje się. O kurwa. Nie chce mi się wstać. Myć zębów. Nawet nie wiem, o czym będzie dzisiejszy vlog. O ja pierdolę. Śniadanie, siłownia, praca, jedzenie, kokaina, klub, sen. Ja pierdolę, kurwa. Siemaneczko, z tej strony Stanisław Kowalski. Jest sobota i jest zimno. Jak ktoś by nie wiedział, mieszkam w Sydney, w Australii i postanowiłem, że dzisiaj nagram jakiś filmik, bo nie nagrywałem już przez miesiąc. Hej Dani, how are you? Fucking amazing, look at them. Watching them. Mamy teraz 4 lodówki, bo teraz się 3 Anglików prowadziło. To jest podsumowanie, jest 12 ludzi w tym domu. Czas na kawę, kupiłem taką nową maszynkę. Działa ona tak. No i tak, tutaj wlewamy wodę. Tutaj wsypujemy kawę, wsadzamy. I tutaj są dziurki. I poprzez ciśnienie, jak to zamykasz, wychodzi czysta kawa tutaj, o. Mamy jajka na bicka, owsiankę. Camping? Na klatę, owoce, na energię i tam kawa. Jeszcze się robi. Będziemy oglądać Daniela, jak gra w zombie. Zombies. Tam jest to. This one? Camping? Oh, now I can see the game. Daniel, where are we going? We're going to gym! To make some muscles bigger than now! Follow me! Holy shit, let's go! Nice! Nice! Every day is good weather, mate! It's Australian, mate! Jesteśmy na siłowni. Tutaj są bieżnie na górze. Tak wygląda to z góry. I druga część jest strefa pompy. Tutaj jest strefa... nie wiem, co to jest za strefa, której zbytnio nie używam. I kiedy przychodzisz do drugiej części, jest taka strefa w miarę fajna. Co? Jest ok. Jest ok. Come on, Stanie, tu puedes hacerlo, vamos! Uno más! Vamos! Arriba! Come on, apúrate! Vamos! Tu puedes! Tu puedes! Come on! Uno más! Uno más! Come on! Come on! Apúrate! Fuck it! Hurry up! Fuck it! I don't give a f if you speak Spanish or Thailand. Fucking hurry up, right? Fucking don't dress, come on. Myślisz, że jesteś zabawny? Dajesz k***a. Dwa więcej, dajesz. Co jest? Dobrze. Jeszcze raz. Tak jest, pompa. Danny joined the forces, and we are doing stomach together. Let's do it. Okay. Go. Slow. Yeah. Oh. Pracujemy nad kratą. Niestety słodycze są silniejsze od mojej woli. I jeszcze nie ma tej kraty, ale już niedługo będzie. 3 minutes later. Właśnie skończyłem trening. Idę właśnie do domu. Zjem coś. Porozciągałem się, zjem coś. I pójdę do roboty. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda robota jako dostawca. Naładowałem GoPro, wyczyściłem pamięć. Mam nadzieję, że będzie działała ta kamera, bo ostatnio coś nie chciała zatrybić. Jarvis, kostium!
Także tak to wygląda. Jeszcze brakuje mi kasku na łbie i rękawiczek, ale nie zakładam, bo jeszcze muszę ogarnąć GoPro. Tutaj mam telefon. Niestety od kiedy jestem uczącym się, nie mogę mieć niczego przyczepionego do motoru. Czyli jak wcześniej nakładałem na motor, to teraz muszę mieć telefon tutaj. Jeśli narzekasz na Polskę, to narzekaj dalej. Ostatnio prawie mi wypadła kamera, ale oczywiście mamy taśmę, mamy nożyczki, mamy witaminy, także jest ok. Trochę lipa, czerwona taśma. Tada! Hehe, dwie kamery. Yeah! Dobra. Jedziemy. Od teraz będę nagrywał tylko GoPro, także jakość niestety będzie gorsza, ale nie przejmujcie się. Ta kamera jest też dobra. Dobra. Zapomniałem wziąć dzisiaj tabletek, przepraszam. Proszę dać sobie. Gracias, mi amigo. Zanim zacznę pracować, muszę pojechać na stację. Napompować koło z tyłu. Jesteśmy na Cleveland Street, a tutaj jest Regent Street. Na światłach mogę mijać samochody pomiędzy, jeździć pomiędzy samochodami, ale jak są w ruchu, to już nie mogę. I za to będę dostał mandat. I to jest moja stacja. Radio stacja Rosko. Ludzie, chodź. Teraz możemy wystartować aplikację i idziemy online. Najważniejsze, żeby zawsze mieć zapięty kask, bo jak nie masz zapiętego kasku, to jakby cię policja złapała, mandat $325. Tutaj są ceny paliw, jeśli ktoś jest zainteresowany. Diesel $1.60, benzyna 95, $1.60, tak samo. No i gaz 87 centów. Drogi. Przejdziemy się obok ulicy, gdzie jest najwięcej restauracji. Mandaty są tutaj tak drogie, że tutaj nikt nie łamie przepisów, także zazwyczaj jak po 20 minutach nie dostaję dostawy, to wracam do domu i czekam w domu na dostawę, bo to wtedy... O! Właśnie dostałem dostawę. Dobre, ale trzeba sobie jakoś radzić. Żarówkę z przodu mam przepaloną. Jak skręcam w lewo i włączam lewy kierunkowskaz, to świeci się cały czas, dlatego jak za mną ktoś stoi, to cały czas włączam i wyłączam i wtedy wygląda, jakby wszystko działało normalnie. Nie, znowu się zwiesił. Co za zło. No i gdzie ten bar? No i to jest tutaj. Mamy imię, Fiona, więc się spytamy teraz o Fionę. Hey, what's up, dude? I come for Fiona. Fiona, yeah, just coming right up. All right.
Thank you, bye. Dobra, akceptujemy. O, nawet wiem jak tam jechać. Nie potrzebuję tego gównianego telefonu. Nie no, żartowałem. Działaj, bye bye. Jak nie przepuszczasz pieszych, to też możesz mieć przepalę. Hello, you breathe? Ground floor, yeah? Yeah, unit 106. Alright. Hello. Thank you. Have a good night. Wow. Za chwilę mi bateria padnie. Jeśli wiesz o co chodzi, no to wiesz o co chodzi. Co kurwa? O, coś tam, Pedrone. Policja za mną, policja przede mną. Pięknie. Ale spokojnie, w końcu na legalu, mamy prawko. Możemy śmiało krzyczeć, jebać policję. I tak nie zrozumieją. To są właśnie uroki naszego pięknego języka. Tylko w Polsce umiem mówić po polsku. Sekunda, znalazłem restaurację fajnie. To jest tutaj. For Jeffrey. Może King Jeffrey. It's a wait. Hello. So, who are you after? I came for Jeffrey. Dobra, to parkujemy tutaj. Niestety kamera mi padła, ale mogliście zobaczyć jak wygląda praca jako dostawca. Jeśli ci się podobał filmik, zalajkuj, zasubskrybuj. I co, widzimy się w kolejnym filmiku.